Uroczystym spotkaniem z udziałem gości honorowych otwarte zostało Zambrowskie Centrum Kultury. Znajduje się tutaj sala widowiskowo-kinowa na 350 miejsc i wiele pomieszczeń towarzyszących. W Zambrowie kwitnie życie kulturalne, ale dopiero teraz mieszkańcy miasta będą mieli gdzie rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Mieszkańcy Zambrowa mają wiele potrzeb. Większość z nich dotyczy sfery życia gospodarczego, infrastruktury technicznej, infrastruktury społecznej. Samorząd naszego miasta w ostatnim dwudziestoleciu sukcesem je rozwiązywał. Najczęściej troszczymy się o te materialne, gdyż są one niejako wpisane w naszą codzienność. Jednak nie zadowala nas zalew ładnie opakowanych towarów i nie chcemy być tylko konsumentami. Stawiamy sobie egzystencjalne pytanie i pragniemy szukać na nie odpowiedzi. Chcemy się wzruszać, zachwycać i bawić. Byśmy mogli się rozwijać, musimy zadbać o nasze potrzeby duchowe, dążyć do tego, żeby obcować z prawdziwym pięknem. Możemy je spotkać w drugim człowieku, pośród bogactwa świata natury i wreszcie w sztuce teatralnej, filmowej czy muzyce. W naszym mieście coraz więcej osób już od kilkunastu lat podzielało pogląd, że nie można spychać kultury na margines życia społecznego. Dlatego dbałość o nią jest jedną z najważniejszych perspektywicznych inwestycji. Uroczystość była okazją do honorowania medalami państwowymi osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju miasta. Brązowym i srebrnym krzyżem zasługi zostali uhonorowani Zbigniew Korzeniowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Zambrowie i Marek Zdrodowski, radny miejski w jednej z poprzednich kadencji. Burmistrz Kazimierz Dąbrowski przekazał także specjalne podziękowania osobom, które wspierały i na co dzień realizowały budowę Centrum Kultury. Przedstawiciele samorządu oraz goście honorowi uczestniczyli także w symbolicznym przecięciu wstęgi. Gratulacje oraz życzenia przekazał także ksiądz biskup Janusz Stypnowski, który wraz z księdzem biskupem Tadeuszem Bronakowskim poświęcili nową siedzibę Ośrodka Kultury. To miejsce jest zbudowane dla Was, dla tych ludzi, żeby tu mogli przyjść i zobaczyć dobry film czy dobry spektakl. To będzie miejsce formacji młodych pokoleń, ale też formacji tych starszych pokoleń. To będzie miejsce pewnych takich spotkań, które będzie tętniło życiem. Oczywiście do codziennego życia to każdy musi, brakuje tego chleba, powiedzmy, ale oprócz tego codziennego życia jest też życie duchowe, jest życie religijne w kościele czy w domu, ale też jest to życie kultury. I tu właśnie budując to dzieło jest takim naszym życzeniem wszystkich, żeby ta kultura z tego miejsca promieniowała nie tylko na miasto Zambrów, ale też na te okolice wokół Zambrowa i żeby tu mogli się formować przyszli artyści. Centrum Kultury zostało zbudowane przy wsparciu funduszy unijnych zarządzanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego. Zambrów zachwyca nas wszystkich, Zambrów zachwyca całe województwo. Dzisiaj można powiedzieć, że to nie tylko rozwój gospodarczy, strefa ekonomiczna, piękne inwestycje sportowe, w tej chwili obwodnica, ale też inwestycje w kulturę. Chyba pan burmistrz wiedział, że kiedy ludzie przestaną się złościć na to, że przyjeżdżają im tiry przez miasto, kiedy nastaną te dni spokoju, ludzie będą musieli swoją energię wyładować w innych kierunkach i dobrze, że postawił na inwestycje sportowe, na inwestycje kulturalne i też dobrze, że my jako samorząd województwa mogliśmy te działania burmistrza wesprzeć, bo ten duży projekt, prawie 8-milionowy budowy Centrum Kultury jest w granicach 5 milionów sfinansowany przez Samorząd Województwa Podlaskiego, między innymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także pieniędzy, które mamy w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. A więc można powiedzieć, że 3/4 pieniędzy pochodzi z Samorządu Województwa, co nas oczywiście cieszy, bo są to pieniądze dobrze wydane, tym bardziej, że przeznaczone dla ludzi tak niezwykle aktywnych, jak właśnie burmistrz Zabrowa, któremu trzeba tutaj oddać naprawdę cześć. Zambrowskie Centrum Kultury to oprócz sali widowiskowo-kinowej pomieszczenia do zajęć plastycznych, tanecznych i wokalnych. Tu będzie działała Galeria Sztuki oraz Regionalna Izba Historyczna. A wraz z otwarciem nowego Centrum Kultury serdecznie Państwa zapraszam
do skorzystania z nowych form działalności. W ofercie kulturalnej znajdą się takie atrakcje jak kino, spektakle teatralne, teatr lalki, pracownia lalek, teatr młodego aktora, kawiarnia Cafe Muza, spotkania z aktorami organizowane po każdym spektaklu teatralnym, spotkania z muzyką jazzową, bluesową, poezją śpiewaną, spotkania karaoke, recitale, wieczory kabaretowe, wreszcie koncerty Filharmonii Kameralnej z Łomży. Mam ogromną nadzieję, że z rozrywek proponowanych przez Centrum Kultury korzystać będą mogli wszyscy zambrowianie, goście i nie tylko. Z radością uczestniczę w dzisiejszej uroczystości, powiedziała pani Teresa Szumowska, która przez kilkanaście lat była dyrektorem Ośrodka Kultury w Zambrowie. Jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu, spełnienie moich marzeń wśród wielu, wielu, jakich mam, jeśli dotyczy się kultury w Zambrowie, to chyba ten jest najważniejszy. Mam nadzieję, że będą przychodzić ludzie, którzy będą mieli inicjatywę, którzy będą działali i będą przychodzili ci, którzy będą konsumentami tych wytworów, którzy potrafią. Takie mam oczekiwania i taką mam nadzieję. I myślę, że to się spełni. Spełniły się marzenia kilku pokoleń mieszkańców naszego miasta, powiedział burmistrz Kazimierz Dąbrowski. Spełniają się marzenia, postulaty i wnioski naszych mieszkańców, że był w naszym mieście dom kultury z prawdziwego zdarzenia. I myślę, dzisiejsze otwarcie spełnia nasze wszystkie oczekiwania i marzenia. Od dnia jutrzejszego będą mogli korzystać z niego wszyscy mieszkańcy naszego miasta i nie tylko. Serdecznie zapraszam do Centrum Kultury. Myślę, że jest co zobaczyć, będzie co zobaczyć i na pewno wszyscy wyjdą zadowoleni. Serdecznie zapraszam. Uroczysty wieczór był także okazją do premierowej prezentacji nowego kina. Jolce. Gościem specjalnym wieczoru był Maciej Maleńczuk. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie miej takich dziwnych oczu. Miłość jeszcze żyje w nas, jeszcze się nie zamknął czas. Nigdy więcej nie patrz na mnie tak jak dziś. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie podnoś na mnie głosu. Nigdy więcej nie recytuj jednym słowem. Mogę później nie zapomnieć, co mi powiesz. Nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie miej takich dziwnych oczu. Miłość jeszcze żyje w nas, jeszcze się nie zamknął czas. Nigdy więcej nie patrz na mnie tak jak dziś. Udział w serialu oraz wydanie płyty z muzyką country to najnowsze działania artystyczne popularnego wokalisty. Z tym serialem to już jest, zrobiła się dookoła tego taka fama. Żeby to było jasne, wcale nie robiłem tego dla pieniędzy, bardzo tam były drobne. Chodzi mi o to, że ja teraz pracuję nad płytą country i chcę trafić do odpowiedniej publiczności. Wiem na pewno, że moja wieś ogląda seriale. Bo sam mieszkam na wsi i po prostu kieruję ten materiał.
No nie tylko do wieśniaków, ale też jakby z specjalnym ukłonem w tamtą stronę. Chcę się tak dobrze w tym poczuć, nie chcę tego robić po łebkach. Bo po łebkach to już nie raz robili i country jakby w Polsce było pełno wykonawców różnego rodzaju. Marangowo nie wzięło się znikąd. Natomiast przez to, że to jest proste, może nastąpić trudności, wiem to na pewno i chciałbym się do tego przyłożyć. I te moje dwa króciuteńkie epizody w jakichś serialach, nawet tego nie widziałem, ani pewnie nie zobaczę, są w tym celu uczynione. Wiecznie chodził na pięty, nie będę czuł do kosmiczne alimenty. Czuł, że nie sklepia swoim gustom na maksa. Z tego powodu wylądował na zasadzie. Czas wreszcie spoważnie popracować uczciwie. Gdzieś porobię i zarobię rozmowę uczciwie. Do marki Marka i zbierze się miarka. Zaniesiam na skłosie i dorobię na szosie. Tata z aksa, szoni na maksa. Podjął pracę w zagranicznej fabryce. Niestety nadal nie było tam gdzieś ważną. Wątpliwie miał ważną, już pracował wyczarną. Po braku właściwej diety nie miał niestety sylwetki atlety. Więc chociaż zapraszany bywał na balanki, nie był w stanie już dźwignąć sztangi. Praca na saksa, szkodzi na maksa. Taki był słaby, że nie brał złe schaby. Praca na saksa, szkodzi na maksa. Tak na starbajtera życie poniewiera. Ciągle na minusie tracił czas w autobusie. Praca na saksa.